się z wszystkimi bardzo serdecznie. Dziś pierwszy wywiad na naszym kanale Pasja Futbol i dziś goszczę byłego zawodnika m.in. Chojniczanki Chojnice, Miedzi Legnice, Olimpik Grudziądz, GKS-u Jastrzębie i tak można by było jeszcze trochę wymieniać wychowanek Gwarku Zabrze, pan Daniel Feruga. Dzień dobry. Witam serdecznie, witam cię Marcelu, witam wszystkich. Dziś razem z panem porozmawiamy sobie i o pana karierze, którą niedawno już zakończył i też teraz o nowej roli asystenta trenera w Podbeskidziu Bielsko-Białym. Na pierwsze pytanie takie, kto był pańskim takim wzorem do naśladowania podczas dzieciństwa i czy od początku pan stawiał na karierę piłkarską? Wzorem, wtedy akurat jak ja byłem w twoim wieku, to bardzo ulubiałem, do dzisiaj uwielbiam Barcelonę i wtedy takim wzorem moim był Rivaldo. A tak, a co do kariery piłkarskiej, wiesz co, tak zaszczepiło to we mnie pierwsze treningi w wieku tam chyba 11 lat w Cukrowniku Chybie, bo tam startowałem i tam to jest mój pierwszy taki klub, gdzie rozgrywałem swoje mecze w trampkarzach. No i później przejście do Gwarka Zabrze, które uświadomiło mi to, że mam dużą szansę i uwielbiam to robić i chciałbym grać w piłkę całe życie. No właśnie, był pan w Gwarku Zabrze, tam spędził trochę czasu. W Gwarku Zabrze grali też tacy piłkarze jak Łukasz Piszczek czy Kamil Kosowski. Miał pan jakiś z nimi kiedyś kontakt? Poznać się mógł pan z kimś? Tak, rok w internacie mieszkaliśmy. Łukasz wychodził z Gwarka, przechodził do Herty, a później na wypożyczenie do Zagłębia Lubin, a ja byłem w najmłodszym roczniku Gwarka Zabrze. Był pan następnie już na wypożyczeniach z Ruchu Chorzów do GKS-u Jastrzębie, GKS-u Tychy, Chojniczanki. Jak pan ten czas wspomina? Czy te wypożyczenia dały panu jakiś rozwój i jakieś historie, które zapamiętał pan aż do dziś? Znaczy tak, początek był przejście z juniorów do seniorskiej piłki. Na pewno nie był łatwy. Gdzieś tam aspiracje, gdzie udało mi się przeżyć kilka testów w klubach zagranicznych, między innymi w Wolfsburgu czy w Hamburgu, gdzie mam do dzisiaj mega pozytywne wspomnienia i treningi z pierwszym zespołem w Wolfsburgu, więc w wieku 17 lat. Później przejście do Ruchu, które na pewno by dało mi, wzmocniło mój charakter, bo nie było łatwo przejść do szatni śląskiego zespołu, gdzie naprawdę były mocne charaktery typu Wojtek Grzyb, Grzegorz Baran, oczywiście bardzo fajni ludzie, ale których poznałem i z którymi miałem przyjemność trenować i od nich się uczyć. Co do wypożyczeń, na pewno moje pierwsze wypożyczenie do Jastrzębia, bo takie było z Ruchu do pierwszej ligi, na pewno mi dało dużo, bo grałem. To było dla mnie najważniejsze i zbierałem doświadczenie na boisku i się rozwijałem. I każde następne, tak na przykład do Tychów, dało mi to samo, bo strzeliłem 10 bramek na poziomie drugiej ligi w wieku tam 21 lat, więc było bardzo pozytywnie. Później powrót do Ruchu i rozwiązanie kontraktu i przejście do jeszcze między innymi Katowice, później awans z Tychami z drugiej ligi do pierwszej, więc to był dla mnie taki bodziec, że się da, gdzie odgrywałem znaczącą rolę. No i później rozwiązanie kontraktu i już nowe wyzwanie w Chojnicach, gdzie myślę, że to był bardzo wspaniały rok, bo awansowaliśmy i Chojniczanka tak naprawdę zaistniała w polskiej piłce i jest tam gdzieś moje nazwisko w tej historii, gdzie teraz właśnie w tym roku będzie dziesięciolecie, gdy Chojnice awansowały do pierwszej ligi po raz pierwszy i tak naprawdę powstała wtedy do dzisiaj mocna Chojniczanka, która liczy się na mapie piłkarskiej Polski. Był pan też w takich klubach, jak już wspominałem, Miedzi, Legnica, Podbeskidziu. Który ten klub pan najlepiej wspomina, jak grał w nim? Na pewno wszystkie, bo w każdym było dużo pozytywnego. A tak jak wspomniałeś, no można było trochę wymieniać. Moja kariera była troszkę takim rollercoasterem, bo było dobrze, to zmiana klubu była na lepsze, gdy gdzieś tam trafiałem na trenera, który gdzieś tam no nie widział mnie, no to nie potrafiłem być piątym kołem u wozu, że tak powiem. I to wszystko się przekładało na to, że szukałem dla siebie jak najlepszego otoczenia.
czy w perspektywie czasu żałuję tego, że tyle zwiedziłem? Myślę, że nie, nie ma czego żałować, bo osiągnąłem, myślę, że sporo i na pewno mogłem dużo więcej, ale to już nie będziemy nad tym się rozczulać. Na pewno każdy klub, czy Grudziądz, czy Podbeskidzie, czy Miedź Legnica, to były wspaniałe kluby, gdzie poznałem mnóstwo wspaniałych piłkarzy, z którymi miałem okazję grać, rywalizować, podpatrywać, dawać wskazówki i tak dalej, i tak dalej, bo w każdym klubie byłem w innej formie, w innym czasie. Trafił pan do Soły Oświęcim, gdzie trenerem był Łukasz Surma, obecny trener Stali Stalowa Wola. Jak pan wspomina tutaj pracę pod jego okiem? Praca z trenerem Surmą, no to była też taka sytuacja, gdzie moja droga z piłką troszeczkę się rozeszła po kontuzji w Grudziądzu. Nie mogłem znaleźć sobie klubu, mało grałem i gdzieś tam właśnie ta piłka jest taka, że jak na chwilę troszeczkę wypadniesz, to ciężko wrócić. No, stało się tak, że przez pół roku musiałem z piłką się profesjonalną pożegnać. Praktycznie na rok, bo w Sole też i poszedłem do pracy. Grałem w czwartej lidze, byłem, bo troszeczkę musiałem dojść do tego mentalnie, czy to wszystko będzie ok. No i trener Surma tak naprawdę wyciągnął do mnie pomocną dłoń, a ja się odwdzięczyłem, utrzymaliśmy się w Sole, zagrałem wszystkie mecze po każdej minucie, no i udało mi się wrócić z powrotem na poziom centralny do Bytowi i myślę, że gdyby nie trener Łukasz Surmano, to nie miałbym kilkudziesięciu występów na poziomie centralnym. 6 kwietnia 2019 roku. Pamięta pan tą datę? Czy to były... Nie pamiętam. Wtedy Soła Oświęcim pokonała Stal Rzeszów, głównego lidera trzeciej ligi, i wtedy zrzuciła drużynę z Rzeszowa z fotelu lidera w trzeciej lidze. Jakie były czucia wtedy panu i całej drużynie towarzyszyły? Bo to była wielka, ogromna sensacja. No tak, na pewno my jako trener Surma właśnie to określał jako, że my właśnie tacy malutcy będziemy grać z Goliatem tej ligi. Przed nas prawie pamiętam do dziś. Ale mówi, że nie ma się czego bać. Bardzo dobrze rozpracował zespół Stali taktycznie, bo tak naprawdę ten mecz, z tego co pamiętam, mógł się skończyć 7-2 dla nas, bo mieliśmy mnóstwo sytuacji. Gdzieś Stal grała bardzo odważną piłkę i broniła tylko dwójką, czasem jednym zawodnikiem i narażali się na kontry. A nasz zespół wcale nie był taki zły, bo mieliśmy bardzo młody, ale utalentowanych zawodników. I po meczu, po zwycięstwie myślę, że 2-1 to był najmniejszy wymiar kary dla Stali. Aczkolwiek nie ujmując, była to bardzo dobra drużyna, która troszeczkę grała za odważnie i naiwnie i dlatego też troszeczkę się przeliczyli u nas. Myślę, że odczucia po meczu były super, bo te punkty dały nam utrzymanie później. Kolejna data, 28 lipca 2022 rok. Wtedy były baranże o awans do pierwszej ligi i pan w barwach Bytowi wchodzi w setnej minucie na boisko, a 7 minut później strzela pan bramkę wyrównującą wynik spotkania na 1-1. Ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem Resowi po karnych. Czy czuliście wtedy jakieś rozczarowanie? No tak, na pewno to był taki moment też w tym moim roku, że byłem zdecydowanie w dużym szoku, że nie grałem od początku w tym meczu po takim dobrym sezonie, aczkolwiek już później z trenerem Stawskim trener wytłumaczył mi co i jak i myślę, że to, że wszedłem, wyzwoliło we mnie taką energię, że wiedziałem, że strzelę bramkę wtedy z rzutu wolnego, nawet już ustawiając piłkę wiedziałem, że ona wpadnie. Więc a co do rzutów karnych, na pewno był duży niedosyt, bo myślę, że byliśmy równorzędną, jak nie lepszą drużyną w tym meczu, mimo że graliśmy w 10. No i sytuacja z rzutami karnymi, gdzie Marcel Zapytowski nas wyeliminował, a później Stal Rzeszów, gdzie obronił chyba na 10 rzutów karnych, czy tam na 9, chyba 4 w tym dwumeczu z nami i ze Stalą, więc no i myślę, że takimi rzutami karnymi, gdzie Michael Ameo powtarzał dwa razy rzut karny, dwa razy mu Marcel złapał, więc myślę, że chyba to było kluczem tych rzutów karnych.
No właśnie, ten okres w Bytowi, to był ten pierwszy rok po powrocie pana do tej piłki zawodowej. Jak pan ten rok ocenił? Czy były rozczarowania, czy wrócił pan z takim impetem? Jak pan właśnie ocenia ten rok? No właśnie to było coś, co Soła Oświęcim w trakcie Soły postanowiłem, że jak będę zdrowy i rozegram wszystkie minuty, to będę walczył o to, żeby powrócić na poziom centralny. Tak się udało, nie ukrywam, że też dzięki pomocy Maćka Chrzanowskiego, który był wtedy dyrektorem i trenera Stawskiego, bo to oni mnie ściągnęli gdzieś na drugi koniec Polski. Troszeczkę sytuacja była skomplikowana na ten w ten deseń, że gdy rodzinę mam tutaj na Śląsku i musiałem wyjechać sam. Na pewno nie było łatwo, ale postanowiłem, że poświęcę wszystko sportowo i skupię się tylko na nagraniu. Nie będę i udowodnię, że się da. Więc ten sezon był takim kopem dla mnie, że się da, że wszystko jest. Że wszystko jest dla każdego, że w wieku nawet 30 lat można z czwartej ligi wrócić na poziom centralny i stanowić o sile, gdzie nawet byłem w najlepszej 11 sezonu i to w rundy wiosennej, jesiennej i całego, więc myślę, że da się i dzięki temu mogłem wrócić jeszcze wyżej do pierwszej ligi, do Jastrzębia. Z racji z tego, że jestem tutaj z regionu Podkarpacie, to mam takie pytanie, czy miał pan kiedykolwiek propozycję z podkarpackiego klubu? Jeśli tak, to z jakiego i kiedy ona miała miejsce? No właśnie po barażach z Bytowi miałem bardzo poważną ofertę, znaczy przed ostatnią kolejką w drugiej lidze miałem bardzo poważną ofertę ze Stali Stalowa Wola, no ale niestety Stal spadła w tym sezonie, nie, w ostatniej kolejce bodajże i nie brałem pod uwagę tego kierunku, aczkolwiek jakbym zostali w drugiej lidze, myślę, że była bardzo atrakcyjna ta oferta i w ogóle perspektywy na nowym obiekcie w Stali Stalowa Wola, aczkolwiek jeszcze w trakcie miałem kilka zapytań takich odnośnie tam właśnie Stali Mielec i, ale to jeszcze wcześniej, więc tam, tutaj te Resowia, jak graliśmy w barażach, były rozmowy, aczkolwiek już po pobytowi bardziej chciałem się skupić na tym, żeby wrócić do domu i udało mi się wrócić do Jastrzębia. Wiemy, że 5 stycznia zakończył pan karierę piłkarską, zawiesił korki na kołek. I jak pan odbiera tą całą karierę? Czy spełni pan marzenia z dzieciństwa? Na pewno spełniłem marzenia, bo pod tym względem, że mogłem całe życie grać w piłkę i mimo tam właśnie tego roku jednego czy pół, mogłem robić to, co kochałem od małego, mogłem to robić zawodowo, mogłem być profesjonalistą i to było to spełnienie. Na pewno po tym czasie było kilka przemyśleń, może nie za wiele, bo od razu dzień po zakończeniu, czy w tym samym dniu przeszedłem na tą drugą stronę jako trener, więc nawet nie miałem czasu tak naprawdę popłakać nad tym, że coś się skończyło, że to, co planowałem w wieku, nie wiem, 10 lat, czy to było marzeniem, czy coś, już teraz się skończyło, bo, że to wszystko przeminęło. No, i teraz już jestem z tej drugiej strony, jak wspomniałeś, więc na pewno. Czy czegoś żałuję? Na pewno dużo rzeczy gdzieś tam jest, co mogłem robić lepiej. Na pewno zabrakło mi w kilku momentach szczęścia, bo to szczęście w piłce też jest potrzebne, a nie tylko umiejętności. Ale spełniłem marzenia. Zagrałem w Ekstraklasie, grałem w młodzieżowych reprezentacjach Polski, strzeliłem bramkę w Ekstraklasie. Może tego żałuję i jedynie co bym zamienił, no to żeby te, mimo że te 200 meczy ponad w pierwszej lidze było świetnych i to jest też naprawdę mega wspominam i poniżej w drugiej lidze, to połowę chociaż chciałbym zamienić na te w Ekstraklasie, bo uważam, że tego troszeczkę tu w tym zabrakło mi szczęścia, ale też swoje błędy popełniłem, wyciągam wnioski teraz patrzę z drugiej strony
Ja jestem teraz przykładem tego, tak mi się wydaje, że mogę te swoje błędy przekazać młodszym zawodnikom, których teraz trenuję, żeby ich nie popełniali i wystrzec ich od tego, że piłka jest taka, że szybko weryfikuje i trzeba każdego dnia się poświęcać i robić wszystko, żeby w tej piłce być najdłużej, bo naprawdę nie jest to łatwy kawałek chleba i zawód. Co panu się teraz w całym piłkarskim świecie najbardziej nie podoba i co by chciał pan zmienić? Czy mi się coś nie podoba? Na pewno dużo rzeczy się zmieniło. Ja jestem takim akurat rocznikiem, że łączę tych starszych zawodników z roczników, nie wiem, tam około 80. I łączę zawodników, którzy teraz wchodzili, z którymi miałem przyjemność, na przykład jak Szczepan Mucha, który poszedł do Piasta z 2004 roku. Więc to jest taki przełom tego wszystkiego i czy coś mi się nie podoba? Jedynie co naprawdę myślę, że irytuje dużo ludzi w piłce polskiej, to ten przepis młodzieżowca. I myślę, że to jest taki największy minus, bo często jest tak, że chłopaki, którzy kończą wiek młodzieżowca, mają ciężko w ogóle znaleźć klub na poziomie nawet drugiej ligi, już nie mówię o trzeciej, a co dopiero o wyższych ligach. I to jest coś takiego, co myślę, że to jest taka troszeczkę krzywda, bo jeżeli jesteś wybitny, dobry, to zawsze będziesz grał. Czy masz 17 lat, czy masz 35 lat. Tutaj troszeczkę umiejętności decydują, a takie pchanie na siłę w tych rocznikach, to jest troszeczkę na wyrost. A w piłce coś więcej? Chyba nie. Popatrz, co się dzieje, jak infrastruktura rośnie w Polsce, jakie mamy stadiony. Myślę, że teraz czysta przyjemność. Kiedyś grałem z Krzyśkiem Bizackim, myślę, że kojarzysz, i Bizak zawsze powtarzał w tych, jak ja miałem 19 lat, i Bizak mówi, że żałuje, że się nie urodził 10 lat później, bo grałby na tych świetnych stadionach. No ale to tak samo ja będę mówił teraz, że żałuję czegoś, bo coś nowego będzie. Na przykład obiekty treningowe typu Krakowia, Legia, to wszystko, jak to wszystko idzie do przodu. No, wspominaliśmy, że został pan od razu po zakończeniu tej kariery piłkarskiej asystentem trenera w Podbeskidziu Bielsko-Białej, dokładniej szkoleniowca Dariusza Żurawia. Jakie są wasze cele w Podbeskidziu na następną rundę wiosenną? Tu właśnie to wracając do tego, że stałem się asystentem. Jestem trenerem teraz, także jest to dla mnie nowe wyzwanie. Dzisiaj jest tu już 2 tygodnie pracy za mną i ciągłego chłonięcia wiedzy od trenera Żurawia, od kolegów ze sztabu, którzy mają większe doświadczenie z tej strony. Ja mam może to doświadczenie wojskowe i myślę, że to jest mój duży atut. A co do celi na ten sezon, na pewno cel jest jeden. Myślę, że w Podbeskidziu, czy tutaj w rejonie całego Podbeskidzia i kibiców, no wszyscy chcą wrócić do Ekstraklasy i myślę, że nie ma co głośno o tym mówić, bo boisko wszystko weryfikuje, to jest tylko piłka nożna, albo aż. To jest taki sport, że sam widziałeś Mistrzostwa Świata, że nawet możesz być topowym zespołem, a każdy może cię ograć, nie? Więc to jest sport i decydują detale i dyspozycja dnia, i najważniejsza dnia, dyspozycja meczowa. Czy ta rola asystenta trenera to jest taka już rola na przyszłość? Chce się pan cały czas w niej spełniać przez kilka lat? Wiesz co, czy rola asystenta? Na pewno jest to dla mnie duża szansa, przy tej mojej kontuzji i przy tym wszystkim tak to wszystko się potoczyło bardzo szybko, że tak jak wspomniałem wcześniej, że nie miałem czasu nawet popłakać nad tym, że coś się skończyło, bo od razu jestem z drugiej strony i mam mnóstwo pracy, którą bardzo lubię i w której się powoli zaczynam odnajdywać. I ta rola asystenta, myślę, że na pewno jest to docelowe na ten moment. Kiedyś w przyszłości na pewno chciałbym być pierwszym trenerem. Ale najpierw myślę, że to jest jak granie, jak wchodzisz do piłki nożnej, czy małymi kroczkami. Nie da się wszystkiego od razu
od razu pochłonąć i stać się, nie wiem, z piłkarza od razu najlepszym trenerem pierwszym. Myślę, że na ten moment jako pierwszy trener, myślę, że bym sobie nie poradził, bo to jest coś innego i bardzo dziękuję za tą szansę w ogóle trenerowi Żurawiowi, że mogę go uczyć się naprawdę od jednego z najlepszych szkoleniowców w Polsce i zresztą w tym sztabie, bo mamy młody sztab, ale już też, tak jak wspomniałem, doświadczony i mam się od kogo uczyć i te 2 tygodnie naprawdę już, wierz mi Marcele, że to bardzo dużo wiedzy pochłonąłem i każdego dnia jest jej coraz więcej i też mogę się podpatrywać jednego z najlepszych szkoleniowców, a co do tego pracować z bardzo dobrymi piłkarzami. Czy są jakieś plusy zakończenia kariery piłkarskiej? Plusy? No, plusy są takie, że nie ma plusów. że coś się skończyło i myślę, że taki czas, jakbym gdzieś, nie wiem, będę miał czas wolny, to wtedy tak sobie się usiądę na chłodno i powspominam. No może to właśnie, plusy to jest to, że mam co wspominać. Jak wymieniałeś kluby, to wyobraź sobie, że mamy wszędzie gdzieś tam przyjaciół. Do dzisiaj się tworzymy właśnie grupy, gdzie rozmawiamy, wspominamy czasy. Wierz mi, że to jest coś wspaniałego. Życzę ci tego, żebyś właśnie też tam gdzieś, czy chciałbyś grać, czy jako dziennikarz to się spełnia, bo poznawanie ludzi jest niesamowite. Na jakim trenerze się pan już wzoruje lub będzie wzorował w najbliższym czasie? No, wiesz co, nawet nie miałem czasu na tym pomyśleć. Mam swoje gdzieś tam wizje tego wszystkiego, jak ja jako zawodnik lubiłem grać, jaki miałem styl, ale czy jako trener będę chciał to odwzorowywać? Wiesz co, nie wiem, no na pewno teraz to jest kwestia nauki i przejścia właśnie płynnego na tą drugą stronę, podpatrywania i te pół roku na pewno będę dużo wiedział, jak z każdego dnia, czy ten mój pomysł na to kiedyś by się sprawdził. Na pewno jestem gdzieś tam, teraz będę miał trochę czasu, to będę sobie tworzył taki swój model, taki coś taką filozofię a la gry. Ale to wszystko się opiera o to, jaki masz materiał i z kim pracujesz, a teraz to naprawdę skupiam się na tym, żeby wykonywać swoją pracę w 100%, jak nie w 150%, jak najlepiej po to, żeby chłopaki z drużyny z Podbeskidzia mogli czuć się dobrze na treningu i trener, żeby był zadowolony z naszej pracy jako sztabu. No i skupić się na tym celu właśnie, żeby w czerwcu być szczęśliwy. No i ostatnie pytanie. Czego panu można życzyć na ten najbliższy czas? Myślę, że zdrowia to raz, bo może jak to zdrowie jeszcze dopiszę, to gdzieś tam w niższych ligach może uda mi się jeszcze poruszać, bo nie chciałbym się zastać, a gdzieś tam właśnie może zarazić najmłodszych w tym, tutaj gdzieś w moich okolicach, że może ktoś też z mojej wsi kiedyś zagra na poziomie ekstraklasy czy pierwszej ligi. Jako trener myślę, że właśnie tego, żeby moja głowa jak najwięcej pochłonęła wiedzy i żebym szybko się przestawił na to, że już nie jestem piłkarzem, a trenerem i myślę, że tego. No i na sam koniec, żeby sukcesu, nie? Chyba jakim jest, wiadomo, awans do ekstraklasy w debiutanckim sezonie, samych zwycięstw, no bo co, najlepiej się wtedy pracuje, nie? Jak się wygrywa. No to tego panu życzymy, szybkiego powrotu do ekstraklasy. No i może, jeżeli Stal będzie dalej grała w ekstraklasie, to się zobaczymy w Mielcu, jak pan przyjedzie na Solskiego 1. Tym samym zakończyliśmy ten dzisiejszy nasz wywiad. Dzisiejszym gościem był były zawodnik Chojnice, Olimpii Grudziądz-Miedzi, Legnica, GKS-u Jastrzębie, pan Daniel Feruga. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Dziękuję ci, Martelu. Wszystkich serdecznie pozdrawiam.